No cześć, słuchajcie, w przerwie między naprawami skoczyło takie urządzenie. Ach, za ciemno. Onkyo Integra. Sorry, ale mam kiepskie oświetlenie. Jest to urządzenie od znajomego, któremu już miałem przyjemność chyba ze dwa razy różne modele Onkyo naprawiać. Tak się to prezentuje z tyłu. Co mamy zrobić? No, zasadniczo przegląd i mamy zobaczyć, co się dzieje z tym przełącznikiem, ponieważ jak wpina equalizer na tape 1 i tape 2, to nie chce to działać, a w 8850, którego również jest posiadaczem, to funkcjonuje normalnie. Także no, o, może teraz jest lepiej oświetlony. Tak nam się to prezentuje. Wypróbujemy dzisiaj od razu nowy statyw na kamerę, więc może będzie więcej w trakcie dubactwa widać. Dobrze, rozkręcę to. No słuchajcie, rozebrałem go i teraz jak sprawy się mają? Wyjaśniła się sytuacja, dlaczego przełączanie przełącznikiem tape 1, tape 2, aby korzystać z equalizera, nie działa. Otóż po przyglądnięciu się zauważyłem, że ta taśma jest zerwana, o tam. Jaki jest tego efekt? Jeżeli przyglądniemy się, czekajcie, muszę jakoś tak to obrócić. Zobaczcie. Przesuwa się taśma w całości, natomiast nie jeździ nam tutaj wewnątrz. Tak więc chyba jedynym rozwiązaniem, no będę musiał dopasować taką taśmę i ją wymienić. Chyba że jak to wyjmę, okaże się, że coś uda się uratować z tej. Poza tym no, wygląda to wszystko fajnie. Tutaj bardzo ciekawa rzecz. 18000 mikro. Kondensatory naprawdę potężne. Jest to model mocniejszy niż ten, który robiłem. Zobaczcie, na każdy kanał 4 tranzystory mocy. Co nam daje w sumie ich 8. No poza tym wygląda to dość bardzo podobnie. I no cóż, pozostaje to na pewno wyczyścić, bo jak widać nie było tutaj grzebane, trafo też, no konkret. Dobra, ja spróbuję to podemontować i zobaczymy, co tu będzie widać. No słuchajcie, sorry, że kamera trochę z boku, ale no nie bardzo miałem jak ją inaczej dać, żebym jeszcze cokolwiek był w stanie tutaj robić. Chciałem wam pokazać, jak rozwiązałem problem tych cięgien nieszczęsnych. Zobaczcie. Coś takiego. I to działa. Także widzicie, wychodzi na to, że da się. Na czym polegał problem? Zobaczcie, bo oba okazuje się, że są uszkodzone identycznie, czyli w tym miejscu mamy to zerwane. I teraz kręcąc, nie przesuwa nam się tutaj, tylko cały pancerz chodzi. O. Tak więc połączenie tego wydawałoby się najprostsze, ale to po prostu, widzicie, no zeszło się pięknie, tylko co z tego, jak to od razu wyskoczy, pyk. Żeby to jakoś inaczej załatać, ta odległość jest zbyt mała, więc wykombinowałem w ten sposób, że wziąłem taśmę ze starego przełącznika, tu najpierw zrobiłem eksperyment. Tutaj też są łączone w tej chwili dwie taśmy. Jak widzicie, to się rusza. To już jest taki na straty, czyli poszedł na
dawce. I teraz tak, wykombinowałem sobie to w ten sposób, że tu mamy to, co zostało z tamtego. Tu było uszkodzenie, widzicie? Czyli to wyrzucamy. Mamy teraz dobry kawałek taśmy. Należy rozebrać to tutaj. Tutaj są tylko zaczaski. Dlaczego wam to pokazuję? Bo zdarzały mi się już zapytania od widzów, czy nie mam takiej taśmy do takiego konkretnego modelu, czy coś. No i niestety no, jest to problem, bo one mają różne długości. To tutaj jak pociągniemy, to wyskakuje, mamy takie coś, tu jest nasz przełącznik. Na czym teraz polega cały numer? Jak to sobie jeszcze tak połączymy, bo mamy to nierozwalone. O. To tak, połączenie tego się nie uda, no bo tu mamy już nakładkę, to nam się będzie rozlatywało. Uważamy, żeby sobie tego nie pozaginać, tej tasiemki metalowej, która tam ma pracować później wewnątrz. O, widzicie, już lekko ją przygiąłem, ale zaraz to podprostuję idealnie. I co robimy teraz? Musimy mieć kawałek takiej taśmy z innego przełącznika. No ja oczywiście poświęciłem do tego celu inną. I teraz tak. Delikatnie musimy usunąć ten bolec tutaj. Ja to zrobię w imadełku. Uważamy najbardziej, bo tutaj w tej chwili najbardziej dla nas wrażliwym elementem jest ta metalowa tasiemka. Czekajcie, bo mi właśnie pies zrzucił koszulki. Tu obóz jeden, ale to sprzątnę za chwilę. No i teraz musimy to delikatnie stąd zdjąć. Jak uszkodzicie tą taśmę, no to już jest, powiedziałbym, że po ptokach. Tak więc kombinujemy wszelkie możliwe sposoby, aby to nam delikatnie zeszło. Nie bardzo chcę, ale o, jest zdjęte. Tutaj poprawiamy sobie, żeby to mieć idealnie równiutko. Bolczyk oczywiście zachowujemy tak, żeby go nie posiać gdzieś. O, ja mam odłożony już tutaj. I teraz musimy się zastanowić, co jest ważne. Ilość tych punkcików tutaj musi nam się zgadzać. No bo inaczej będzie lipa, bo tutaj istotnym jest długość tego całego ustrojstwa, żeby nam to potem chciało ładnie pracować. Tak patrzę teraz, więc tego zetnę na wprost. O, już mam obcięty. I teraz odmierzamy sobie. Ma iść. No, damy tak. Nie tak, odwrotnie. O. Mniej więcej w ten sposób. Tu mamy. Teraz nam się to nie schodzi, bo to coś się rozlazło. Ale interesuje nas właśnie, tak jak mówiłem, długość tych oczek. Tak więc ja w tym momencie. Jeszcze raz przymierzę. Słuchajcie, zawsze przymierzam do oporu. Teraz, żeby było mi lepiej pracować, otwieramy to. Jak zawsze nie chce się łatwo otworzyć, no bo kto to widział, żeby nam było za dobrze. Ale
damy radę. Oczywiście uważamy, żeby nic nie uszkodzić. Ale uparty. Złaś. Jest. Wyskoczył nam teraz też ten, ale to do tego tematu powrócimy za chwilę. To na bok. To od razu podprostujemy. To sięgną potem siedzą w prowadnicy, także tutaj nie będzie żadnego dramatu. No i wysuwamy sobie tyle, ile potrzebowaliśmy to wszystko przesunąć. Czyli tak. To oczko będzie ostatnie, więc jeszcze cofam. Tak, żeby cofnąć za niego. Przymierzyłem. Wychodzi mi na to, że tuż za tymi oczkami powinienem mieć cięcie. O, chyba dałem ciała. Pewnie, że tak. Nie uwzględniłem tego, co wcześniej odpadło, czyli muszę szukać innej taśmy. Ale damy radę. Musiał rozwalić kolejny. No cóż, chyba będę musiał poświęcić kolejny. Bo jak widzicie, jak człowiek się zajmuje nagrywaniem i pracą, to efekty są kiepskie. Bo to powinno być takiej długości, czyli brakłoby mi tych dwóch oczek, a to już spowodowałoby to, że to by nam nie działało. Kurczę, tu mamy idealny. No możemy zrobić eksperyment. Czyli nie, nie ma co dziadować, słuchajcie. To jest odcięte, to jest to. I to, co było złe, jeżeli robiliście więcej, dawajcie w diabły na bok, bo zginiecie tak jak ja. Tu mamy jakieś dwa, a takie same. No to trzeba jeden z nich poświęcić. Czyli to, co idzie jakby już do kasacji, to najlepiej całkowicie odkładać, bo jak widzicie, o pomyłkę bardzo łatwo. Tak więc muszę tutaj rozbroić, bo z niego będziemy brać. No, ten poszedł dość gładko. Właśnie. To na bok. Czemu nie można przewalić całego? Długości tych cięgien są różne, te są różne i potem wychodzi taki paradoks, że niby wszystko nam się ładnie zeszło i to nie działa. No, tu akurat mogę się już z bolczykiem nie patyczkować, bo to idzie do zniszczenia. Czyli co? Wyciągamy tyle, ile nam będzie potrzebne. Dobra. I odmierzamy.
Ciach, ciach. Mamy przymierzone. Ups, obślizgnęło mi się, ale dobra. Tniemy w tym miejscu. I to już powinna być ta sama długość. Zgadza się. Teraz co? No teraz musimy wepchnąć tutaj tą stalkę, że tak powiem. Będziemy to robić tak, że wykręcę. Wimadle jest zdecydowanie, powiem wam, że wygodnie. Mam nadzieję, że będziecie to widzieli. I teraz będziemy tutaj to wpychać. To w pewnym momencie nam się zacznie blokować, a tak jak widzicie, trzeba sobie tutaj unieść i pomagać przyrządem. Może macie jakieś lepsze sposoby na naprawę tego, ale nie ukrywam, ja nic innego nie wymyśliłem. I mamy teraz taki etap. To jest tutaj. Żeby nam to się fajnie trzymało, wykorzystamy kawałeczek takiego uszkodzonego. Czy ja coś takiego mam? No damy ten, który tu był. O. Mianowicie dam go w ten sposób, aby nie istniało ryzyko, że podczas wygięcia to nam się zegnie pod kątem prostym. On nam będzie tutaj fajnie to usztywniał. No i nałożymy koszulkę termokurczliwą. A w tym razie nałożymy koszulkę, tylko musimy dobrać taką, aby nam fajnie wlazła na takie podwójnie złożone. O, czekajcie. Cyk i patrzymy. Ta jest za cienka. Tu mam znowu za grubo. No. Jak zawsze, kiedy trzeba, to jest wszystko tylko nie takie, jak byśmy chcieli. Zobaczmy tu. Nie no, ta jest ciasna. O, mam. Ja profilaktycznie powiem wam, dawałem sporo dłuższą po to, aby mieć pewność, że to mi nie puści. No i nasuwam się. O. W ten sposób, tutaj równiutko. Tu mamy fajnie, tu mamy fajnie. No i co no? Teraz palaczom będzie lepiej. Chyba, że macie hotar. Nie chce mi się wyciągać. Z pewnością byłoby wygodniej. Próbujemy to ładnie sobie dogrzać. Może też być dobra suszarka do włosów, ale robię to w ten sposób teraz, tak żebyście widzieli, o co chodzi. Tak więc jak wam ta taśma pęknie, to słuchajcie, jeszcze nie jest po ptokach i nie ma co lamentować. Tak wygląda nasz mutant. Zobaczmy, czy to działa. Jeździ.
Tak więc teraz pozostaje nam zrobić dwie rzeczy. Widzę, że tak, co była ta strona, to jest ta. No. Od razu wam mówię, ta stalowa część tutaj nie daje się lutować. Więc my tutaj spróbujemy sobie to tak sprytnie założyć. Bierzemy sobie znowu imadełko. Przyjaciel elektronika, bez niego to jak widzicie sami ani rusz. Wkładamy sobie to w rowek, ciach. Tutaj musimy teraz tak, i to jest ta nakładka, czy już coś pomieszałem, zaraz się dowiemy. Pomieszałem. Ta nakładka jest na przełącznik od dołu. Ajajajaj. Jest krótka, to byłaby ta nota. To jest to. Skoczyło nam to. Nie, no to. Ach, coś pada. Zaraz wracam. No, jestem z powrotem. Wiecie, dlaczego nie mogłem znaleźć jej? Oczywiście dobrze ją odłożyłem, dlatego że jest czarna. Ja szukałem cały czas białej. No, ale takie uroki. No i zobaczcie, mamy taki etap, że tutaj to jest i to nam działa, więc teraz musimy dogadać się z tym gościem. Tamtym przełącznik na bok. I tutaj. Jeśli macie jakiś inny, zawsze sobie możecie popatrzeć, jak to ma iść, czyli to pójdzie w ten sposób, a więc tego tu, nie, muszę się upewnić, bo nie chce mi się tego rozkładać 5 razy, jak się gdzieś pomylę. I patrzymy sobie. Ten szpic taki do w stronę ośki. Czyli bierzemy sobie to. Bierzemy sobie to. Tam widać, w którym miejscu jest to wycięcie. Trafiłem? Trafiłem. O. Nakładamy sobie. Tam trzeba cofnąć. Ciach. No i teraz nakładka siedzi. No zobaczmy. On tu ma tylko pojedynczy skok i jak widzicie to działa. No wygląda to w ten sposób. Mamy takiego małego mutanta, ale
jak zapewne zauważyliście, uratowaliśmy sobie przełącznik, a to jest raczej chyba istotne. Dobra, to było takie dość długie, ale być może komuś z was się przyda. No słuchajcie, tak jak wam pokazywałem, tak teraz wyglądają nasze zmutowane cięgna, ale co istotne, one po prostu działają. Nie wiem, czy to będzie widać. O, może tu. Tak więc metoda, muszę wam przyznać szczerze, wymyśliłem ją dzisiaj, ponieważ nie miałem jeszcze potrzeby naprawiania tych cięgien, a tutaj nagle od razu dwa na raz. Tak więc mamy nowy patent. Jeżeli tylko wam się spodobało, śmiało korzystajcie. Nikt nie musi wyważać otwartych drzwi, starczy, że w tym wypadku ja je wyważyłem i to się zachowuje prawidłowo. Na tą chwilę jeszcze muszę wyregulować prąd. Nie będę wam tego pokazywał. W poprzednim jest dokładnie to samo. Też mamy te trzy punkty pomiarowe tutaj i tutaj. Wymienię jeszcze te dwa przekaźniki. No i w zasadzie to będzie tyle. Czeka już Pioneer 450. Jeszcze go nie rozpakowałem. Natomiast wiem, że był na serwisie i serwis określił go mianem złomu. Nie wiem, co tam jest w środku. No ale cóż, no, miała być seria napraw, to naprawiajmy. Dobrze. Tu może jeszcze go wam tylko tak krótko pokażę, jak już go złożę na finish. Aczkolwiek nie wiem, czy jest sens. No, te onkia już widzieliście z przodu, wygląda to wszystko na dobrą sprawę jednakowo. Dobrze, to zróbmy tak, że ja już się zajmę poskładaniem tego, zmontowaniem filmu. No i weźmiemy się za następne naprawy, a jeszcze ich mamy kilka sztuk, także mamy co robić, spokojnie. Długo nie kręciłem, więc teraz mam okazję nadrobić. Wiem, że ten odcinek jest przedługi, ale z tymi cięgnami chciałem wam pokazać to w miarę możliwości jak najdokładniej, bo miałem telefony, czy nie mam takich na sprzedaż. Zawsze był problem, no bo trzeba dopasować długość idealnie, to się musi zgadzać. Jak widzicie, przy mojej metodzie ten dramat pomijamy, także nie jest to chyba takie głupie. Dobrze, do następnego, pozdrawiam was.